Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się ponownie w grze Gothic 2. Tak umownie, Kroniki Myrtany, Arkolos. I tak, powiem wam szczerze, po tym jak zakończyłem poprzedni odcinek, stwierdziłem, że no po zrestowaniu gry, żeby naprawić kursor, włączę od początku nową grę i poszukam tej cholernej soli. Pokazuje się, że byłem głupi, nie znalazłem jednej beczki, więc powiedzmy, że szybko tylko teraz pogadamy jeszcze raz z tym gościem, czyli Rupertem, po to, żeby, no, ewentualnie zrobić mu szaszłyki. Po czym spotkamy się w miejscu, w którym ostatnio zakończyliśmy nasze wędrówki. Cześć, skąd płynę? Ale dobra, to już było ogólnie, więc nie trzeba po prostu tego słuchać. Od tego całego gadania... Tak, zgubiłem. Niestety nie. Gdybyś znalazł jakieś mięso, to przynieś je do mnie. Okej. Okay. Czyli, inaczej mówiąc, jeśli znajdziemy jakieś mięso, to przynieś, okej, czyli szczurka mamy dopiero teraz znaleźć. Mam przy sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Ja mam tu niby... Dobra, obrzydliwe, tak, tak, wiadomo. Czemu wyskakuje informacja o tym, że ktoś w coś gra? Masz tu, prosto. Nie powinno być... Ja już to naprawiałem, a to nadal wyskakuje. Dobra, tak czy inaczej, czytamy to jeszcze raz. Rozumiem. Dwa smażne mięso. Okej, to dwa szczurki sobie smażymy. Gotujemy szaszłyka i... No, jak mówię, zaraz spotkamy się ponownie tam, gdzie skończyliśmy. Więc usmaż mięso, surowe mięso szczura. Wszystko. W ten sposób mamy dwa. Przygotowujemy posiłek. Szczur na patyku. Wszystko. Okej. Okay. A chwila, tylko coś zobaczyć. Okej, okay, czyli sól i pieprz nie kończą. Fajnie wiedzieć. Tak czy inaczej, dobra. Dostaniesz swojego szczura. Mam twoje szaszłyki. Wolę nawet nie myśleć, z czego są zrobione. No, sprawdźmy, jak smakują. Okej, okay, jest za to 100 expo. To tym idzie, chyba będę musiał jak ścierwojad. Z naciskiem na prawie. Tak czy inaczej, miło było wrzucić coś ciepłego na ząb. Dobra. Nie mam nic cennego w ramach nagrody. Mogę dać ci jedynie jeden z moich autorskich przepisów. Miejmy nadzieję, że gdy już dotrzymy na Arkolos, będziesz miał okazję go wypróbować. Okej. Okay. Jeszcze przepis na kotlet grzybowy, oj. Okej. Okay. Rozumiem. Piękny grzyb, rybkę, pieprzu, worek mąki. Osełka tłuszczu. Okej. Okay. Jak są takie te rzeczy, to powiem wam szczerze, tym bardziej. Pozwólcie, że... Nie dotykaj beczki. A, przegadam tu ze wszystkimi. I najprościej mówiąc, nadgonię po prostu. No. Z rozgrywką. Bo jak mam mieć dodatkową receptę i jeszcze 100 expa więcej, to... ja tego nie chcę przegapić. Więc no. Do usłyszenia za chwilę. No dobra. Tak więc jesteśmy z powrotem. Tym razem dużo szybciej mi poszło. Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj, na pastwę topielców. Nigdy. Córka z pewnością... Teraz to już bez... Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Ja to przeklikuję. Jej śmierć to tragedia, a ty chcesz dokładać kolejnej. Może i masz rację, ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy wszystko, co mogło tknąć jej ciało, jasne? Dobrze, chodź. Okej. Okay. A więc się udało. Nadal nie można jej okraść. A... Jorn, halo? Udku na kamyku. Udku na kamyku. Oczywiście. O proszę. Jeszcze kilku przeżyło. Widzę, że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie.
i nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze, wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty? Ty, młody, co o tym myślisz? Au. Ja mam podjąć decyzję. Ciężka decyzja. Nie wiem. Chyba bezpiecznie będziemy po jaskini. W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kreto szczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem. Dobrze. W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. To tyle, co chciałem wiedzieć. No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz? Idę do ciebie. Nie mam zamiaru się z tobą użerać. I wam polecam zrobić to samo. Naszmy na siebie dialogi. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Aha. Oj. Super. Nie, ja bym przeczekał chyba w jaskini. Przykro mi, Jorn, ale nie dam rady zrobić ani kroku dalej. Jaskinia wydaje mi się lepszym pomysłem. Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Okej, skończył gadać, czy tam jeszcze animacja długa? Ja postaram się przygotować dla was jakieś powitanie. Pamiętajcie, musicie kierować się na wschód. I nie szybko mówił względem innych rzeczy, ale okej. Wow. Halo, a z wami co? Idziecie, czy nie? Aha, nawet nie mogę z nim pogadać. Szkoda, ale dobra. Dobra. Po prostu muszę pójść, nie patrząc na resztę. No dobra. Ja dostanę ekspy za te krytoszczury? Tak, dostanę jakieś ekspy, więc nie jest tak źle. Level up! No i jeszcze to mięso. Jak porządnie rozgrzać mięśnie po lodowatej kąpieli. Ja. Niech ci będzie. Teraz tylko rozpalić ognisko i będzie można coś wrzucić na ruszt. Może to i była dobra rozgrzewka, ale skąd wiesz, że już jesteśmy bezpieczni? Widzę, że cykor cię obleciał. Już nie lubię tego Fabio. Skoro kretoszczury poczuły się tu bezpiecznie, to znaczy, że w pobliżu nie ma niczego groźniejszego. Każdy tępak to wie. Okej, dobra, fajnie, ale nie musisz tak długo kłapać paszczą. No, towarzystwo! Rozsiadło!
dogadać się. Zaraz Marvin przyniesie nam trochę drewna, a wtedy rozpalę ognisko. Masz problemy ze słuchem? A może mam ci przetkać uszy pięścią? Idziesz po chrust, albo nie dostaniesz żarcia. Czy chcemy iść, czy nie? Czy nie? Dobra, idziemy. W porządku, pójdę. No, nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Tylko szybko, bo kości mi zamarzają. Taki szef to skarb. Okej, ale zanim pójdę... Nie ma czego plądrować. Zanim coś, co ja chcę tutaj poprzeszukiwać, te wszystkie rzeczy w okolicy... O, moja pochodnia. Miło. I tak, chcę jeszcze zapisać na 5. slocie. No i lecimy. Lecimy dalej. Ja tu coś, co nie wiem, czy mi się podoba. Okej, strzały, miło. Mam łuku. Słyszę tu największe zło tego wszechświata. Czyli gobliny. Ojej. Okej, tu te gobliny są fajnie słabe. Już mi się to podoba, że tu nie znajdę. Takie słabe są gobliny w tym świecie. Czemu w sumie w tym regionie? Ej, tak. Nawet bardzo dobrze. Czym? Boże, żelaza. Żeby tu był cały system górnictwa i inne takie rzeczy. Ciekawe. Tak czy inaczej, ciemne grzyby. O, i zardzewiały krótki miecz, czyżbyśmy mieli... Nie, nie mamy nic lepszego, chociaż teoretycznie... Nie, tu ma penetrację pancerza jakąś, ale tam to może mieć większy zasięg. Kurczę, ciężka decyzja. Ciężka decyzja. Na razie zostaniemy jednak przy naszym nożyku. I cieszmy się tym, że gobliny były łatwe do pokonania. Gdyby to były prawdziwe gobliny, to... Nie bym już umarł. Jest 20 razy. Ale tak, każdy, kto gra w Gothica, to wie, jak ciężko z tymi... dziadami goblińskimi. Okej, więc tak czy inaczej, jeszcze zanim pójdziemy coś dalej zrobić, to pozobaczmy sobie. Tak, pozobaczmy sobie jeszcze to miejsce. Och, łeła. Och, łeła. Takich rzeczy się nie spodziewam, ale jakieś są tutaj opisy. Nie, Access Violation. Dobra, więc... Odzyskałem postęp. Który został utracony przez tego Access Violation'a. A co za tym idzie? Zobaczmy, czy jest coś więcej. Jest sarkofag. Oczywiście to jest wspaniały pomysł, żeby go okradać. Więc tak też zrobimy. Kto wie, może jakiś fajny mieczyk tutaj wpadnie. Albo nie wiem, jakiś łuk, kusza, cokolwiek. Bo nie wgrzewam, przydałoby się coś dystansowego. A nie, mamy nogę szkieletu. Który robi je wieczniej, tak. Więcej niż ten. A jak to się nazywa? No, więcej niż to, co obecnie mamy. W głębi jaskini znalazłem jakieś dziwne miejsce, przypominające grobowiec. Na samym środku był tam jakiś magiczny symbol. Kilka kamieni na sobie to jeszcze nie grobowiec. Nawet nie myślę, żeby o tym mówić pozostałym. Skoro ciebie tam nic nie zjadło, to nie ma powodu do paniki. Wszyscy są już dostatecznie przerażeni. Jeszcze tego brakuje, żeby pobiegli teraz do lasu, prosto w łapy jakiejś bestii. Okej. Mam tu informację. Okej,
Coral tak po prostu posłuchał. Nasz tutaj Martin, chyba tak się nazywał. No to nie ma czym się przejmować. Więc musimy teraz tylko znaleźć drewno na upał. Pytanie brzmi tylko, gdzie ja je znajdę. Na pewno gdzieś poza jaskinią, to de facto jest dla mnie oczywiste. Ale tak, mówię o pozostałych kwestiach. Okej, okay, roślina licznicza. Z tego co widzę, ma design jak w gotuku 1, więc wow. Mamy parę monet i kula ognia, aj, znać kończym w gotiku. Uwielbiam takie momenty. Tak. Nie powinienem oddalać się od jaskini. Okej. Okay. Jest za daleko polazłem. Dzięki za informację, gro. Ognia mi znikła, więc musimy ją zresetować. Gdzie w takim razie mam szukać tego chrustu? Bo ja, szczerze powiedziawszy, naprawdę nie mam pojęcia, chyba że chodzi o lagi. Tak to mam. Nie, nie, to nie są lagi. Dziwna sytuacja. Bo szczerze powiedziawszy, przez to, że jest środek nocy... To nie wiem. Tu leży jakieś drewno, no ale widzę, że nie mogę. O, grzybki. Z chęcią się poczęstuję grzybkami. Lubię grzybki. O, chrust. Okej, okay, czyli to dosłownie przedmiot o nazwie chrust. To będzie sobie leżał w różnych miejscach. Dobra. No to już trochę łatwiej, bo warto wiedzieć po prostu, jak to wygląda. A teraz tak. Skoro mam pierwszy, był w pobliżu drewna. Czy drewna? Drzewa. Co ja? To jest chyba lepsze określenie. O. To miejsce znalazło. To może wokół... Och, seks, ale ścierwiada, znikąd się tutaj nie spodziewałem. Możecie się śmiać, ale delikatnego zawała dostałem od tego ścierwiada. Dobra. Ale tak to jest, jak się ma prawie że zerową widoczność. Co my tu mamy? Ręka szkieletu kolejna, moneta. Widziałem tam chyba chrust, kolejne złoto. Mhm, kolejny chrust. Tylko, że nie wiem, ile tego tak naprawdę muszę tam natargać. No cóż, tak czy inaczej, pozwiedzajmy sobie jeszcze trochę. A, właśnie, w sumie już co nieco zrobiłem, więc zapis numer 8, rzecz jasna. Ach, chyba, że wykreszuję podczas zapisywania. Okej, okay, za daleko od jaskini, rozumiem. W takim wypadku chrust musi być też tu gdzieś trochę bliżej. Dobra, ile go mamy? No, 3 sztuki. Nieźle. Tak, tu jest jakieś drzewo. Przy nim nie ma chrustu. Tu! Nie, 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 idź, idź mi stąd. O, chrust. Ale tutaj już chyba podchodzić nie powinienem. Ej. Nie mówcie mi, że ten... Czyli takie bestie, że od początku będą nas chciały zjadać. Jeśli tak, to... No nie najlepiej, delikatnie to ujmując. Teraz tak, kamera oczywiście się buguje, jak to ma w zwyczaju. Ja tu widzę jakieś podwyższenie, więc... No, nie byłbym sam, gdybym go nie sprawdził. O, rośliny lecznicze, jak miło. O, ale nie ma chrustu. Kto wie, może już wystarczy. Nawet nie mam nadzieję, że wystarczy, bo no nie ukrywając, jest tak tu ciemno, że... Ni cholery, po prostu nic nie widzę. Pewnie też nie, no ale niestety nie mam jak tego zmienić. Więc wystarczy. Proszę, przyniosłem chrust. Pokaż, co tam masz. No, no. I nawet w miarę suchy. Może jeszcze będą z ciebie... Okej, okay, czyli wystarczyło. Pora zająć się ogniskiem. Patrz i ucz się. Okej. Okay. 4 chrusty. Dobra. No, to pierwszy problem z głowy. Zapraszam na pieczonego kretoszczura. Mhm.
Pieczony krasnoszczur. Masz tam smakowity... Ta, jasne. Bierz, ale tylko jedną porcję. Okej, dzięki. Bądź przy ognisku. O! Topielce? Naprawdę? Cholera. Musiały zwęszyć to pieczone mięso. Nie ma co tu dłużej przesiadywać. Ty i Rupert, ruszycie przodem i oczyścicie drogę na wschód. My pójdziemy waszym śladem i spotkamy się w pobliskiej wiosce. Ruszajmy. Tylko nie dajcie się zjeść czemuś po drodze. Nie jestem wojownikiem. Nie po to uciekałem z Kornis, żeby zginąć w lesie. Kornis, tak, Kornis. Spokojnie, poradzimy sobie. Jest nas dwóch. Jeden będzie szukał ścieżki, a drugi wypatrywał bestii. Może masz rację. Gdy tak to ująłeś, to robi to więcej sensu. Twój brat mówił o wiosce na wschodzie. Trochę znam się na kierunkach, spróbuję nas tam doprowadzić. A ty rozglądaj się za wszelkimi potworami. Okej, tylko jeszcze... Nie ma. Nic nie ma, Ale chłowa, prawie że umarł. Na zawała. Znowu. Od tych tupielców. Coś taki już jestem. Ale ty to akurat zawała w innym znaczeniu niż miało to miejsce wcześniej i... Rupert, gdzie ty żeś? Rupert! Nie powinienem oddalać się od Ruperta. Gdzie on jest? No ale serio, tam? Rupert! Jełopie! Coś tak daleko pobiegł? Tak. Żaden ze mnie wojownik! Co my teraz zrobimy? Chyba umrzemy! Tymczasem, Rupert. Nic tu nie ma. Mordujesz ścierwojady jakby nigdy nic? Ścierwojady? Nie, tylko ścierwojady. Widziałem tam krwiopijców i... No. Szybałem, że ich też będę chciał zamordować. I tak, wiem, że mam mało hapeków, ale nie. Nie będę się leczył. Niedługo dostanie pewnie łóżko, a łóżko będę mógł za darmo się wyleczyć. O, przy okazji, rudy spoldy. Jasne, muszę go mieć. Nie mogę nie wziąć. No to idziemy. O, ścieżka. I że tu będzie już chyba... O. Nic tu nie ma. Twój brat musiał tędy przechodzić. Myślisz, że coś mu się stało? Nie znam się na tropieniu. Ruszajmy w stronę wioski. Pewnie już tam na nas czeka. Okej. Możliwe, że dlatego mam tutaj zgniłe szczątki, że to są krwiopijcy, których rzek... Że rzekał, że ten jak... Że ten już wcześniej co tutaj był. Dobra, po co zrobić taki dziwny kształt? Nie wiem. Ale malinki, nadal. Muszę zbierać maliny. Nie byłbym sobie, gdybym nie był zbieraczem, który podnosi prawie wszystko, co się da. Oczywiście nie wszystko, bo na to przyjdzie jeszcze czas. Żebyśmy sobie połazili, poeksplorowali. I... Dobra. Dobra. Jesteśmy już chyba na miejscu. Jedyne tylko, co tak naprawdę pozostaje w gorącej wodzie kopalni, czy jest coś ważnego? Tak. No, ale właśnie wracając, bo prawie zgubiłem wątek. To, co mi się naprawdę podoba, co można plus powiedzieć, to, że mam tu system pochodni z jedynki, gotyka, nie z dwójki. Bo w dwójce po każdym schowaniu ona się traci. Tutaj wraca nam do kieszeni. Można być chciwcem i grać na dwie pochodnie. Sam nie mogę w to uwierzyć, ale dotarliśmy do wioski. Idź i porozmawiaj z wartownikiem. Ja tu poczekam i będę rozglądał się za pozostałymi. Tak jest, Hubert. I oczywiście za tym idzie zapis numer 10. Bo ja nie mogę bez zapisywania co 5 sekund żyć. Jak kiedyś tak żyłem, to szybko przyłowałem. A, przy okazji malinki, zobaczymy jakie w ogóle mam statystyki za to. Surowe mięso 5. Krasnoszczura też. Okej, według niektórych każde mięso smakuje jak ścierwojad. Ciekawe, na względzie to smakuje jak kurczak, okej. Ognista pokrzywa. Grzyby, okej. Protest polny. O, jest niezwykle powszechny. Fajnie.
Jagody, rośliny lecznicze, malinki. Dobra. Dobra, idziemy. To ty jesteś Marvin, tak? Tak, to ja. Był już tutaj Jorn? Przypałętał się tutaj ostatnio jakiś ranny facet. Wiktor przekazał mi, że może was tu przybyć jeszcze więcej. Jesteś tylko ty i twój kolega? Reszta zgubiła się w lesie? Zostali z tyłu. My oczyszczaliśmy jedynie drogę. Powinni tu dotrzeć niebawem. Wspaniale! Jeszcze więcej darmozjadów. Właź do środka. Wiktor za was poręczył, więc nawet nie myśl, żeby robić w wiosce jakieś zamieszanie. Tak jest, proszę pana. Gdzie znajdę Jorna i tego Wiktora? Idąc dalej tą ścieżką, gdy dojdziesz do rozwidlenia, skręć w prawo w stronę rzeki. Gdy miniesz most, będziesz miał po swojej lewej stronie karczmę Bastiana. Wiktor jest tam jednym z pracowników i to tam odpoczywa właśnie twój brat. A teraz spadaj! Mam ciekawsze rzeczy do roboty niż pogawędki z przybłędami. Okej. Okay. Nie wiem, czy muszę coś przekazać, czy nie. Powinienem zobaczyć się z Jornem w karczmie. Okej. Okay. Dobra, więc jednak nie muszę się żegnać z Rupertem. Więc idziemy. Archiwka, inne rzeczy. Ale okej, zanim będę jeszcze okradał wszystko, to poczekajmy chwilę. U, ciemny grzyb, tablica ogłoszeń. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Okej. Okay. Nie, powiem szczerze, póki co jestem zachwycony trochę. Wszystkie poszukiwania Ozylu. Okej. Okej. Okej, dobra, czyli w prawo i potem za mostem karczma będzie po którejś tam stronie. Nie pamiętam już. Ale wow. Au. Nie wiem, że może się zachwycać, byle czym, ale dla mnie to jest takie świetnie wykonane, że po prostu rzadko kiedy widuję mody, które są aż tak dopracowane, jak to już na pierwszym tylko. Nie, żeby nie było, bo pewnie jest ich mnóstwo, ja się aż też tak nie znam. O, jak się to nazywa? Mod kryto szczurem. Karczma, okej. Okay. Kolejny przybłęda wbiega mi do karczmy z zabłoconymi butami. Spokojnie, Marta. Przecież ten pierwszy mówił, że niebawem przybędzie reszta. To nasi goście. Mają za sobą kawał drogi. Okaż im, proszę, trochę wyrozumiałości. Sprzątać po nich będziesz ty. Ty musisz być Marvin, prawda? Twój brat czeka na ciebie w pokoju na górze. Został zraniony przez krwiopijcę i musi teraz wypoczywać. Oj. Gdzie jest reszta waszych towarzyszy? Rozdzieliliśmy się. Zmierzają właśnie w stronę wioski. Dobrze. Wyjdę im na spotkanie, by bez problemu tu dotarli. Masz tutaj coś ciepłego do zjedzenia. Tobie również radziłbym. A, się łowy. Jak miło. Wyglądasz na zmęczonego, zmarzniętego i obolałego. A bolałego w szczególności. Ej. Dobra. Zapis numer... To będzie 11, tak, 11. Pogadam jeszcze tutaj z Martą, ewentualnie z nim pójdziemy do naszego braciszka. Ale tak. Nie, nawet nie można, no, jaka szkoda. Ale dobra. Ale jeśli nie można, to idziemy. Idziemy i teraz... Tam tu mamy... U, fajka ładna. Aż muszę sprawdzić jedną rzecz. Nie. Chyba nie będzie nic z tego. Ja można sobie popalić, ale... Nie będę palił, jak mi tam branny brat czeka obok. Jorn, martwiłem się o ciebie. Spokojnie, braciszku. Nie tak łatwo pozbyć się takiego starego wygi jak ja. Te małe dranie wzięły mnie z zaskoczenia. Najbardziej agresywny był taki dziwny, szary osobnik. U nas na Londram nigdy takiego nie widziałem. Nie musisz się przejmować. To tylko małe urządzenia. Wypocznę trochę i wszystko będzie w porządku. Lepiej opowiadaj, jak pozostali. Okej. Okay. Dotarliście do wioski w jednym... Ale szary. To jest dobre, bo gdybyśmy mi spotkali czerwonego, taki jest trochę spoilerek... z Gothica 3. Gdybyśmy spotkali czerwonego krwiopijcę, to prawdopodobnie byśmy by został otruty. Tak. Udało ci się odnaleźć wuja? Rozmawiałem o tym z Wiktorem. Mówił, że Kurt mieszka niedaleko karczmy. Podobno niedawno wyruszył na połów i powinien niebawem wrócić do wioski. Odwiedzimy go, gdy oboje trochę wypoczniemy. Dobra, no więc teraz tylko trzeba powiedzieć, że się rozdzieliliśmy. Rozdzieliliśmy się. Ja i Rupert poszliśmy przodem, by oczyścić drogę. A reszta ma niebawem dotrzeć do wioski. Dobrze to słyszeć. Bałem się, że sobie nie poradzicie sami.
Nawet zastanawiałem się, czy do was nie wrócić. A ale po co? Spadły na mnie te krwiopijce i wiedziałem, że potrzebuję czegoś na moją ranę. Nie ma tego złego. Przynajmniej udało wam się wejść do środka bez większych problemów. Wyśpij się, Marvin. Od jutra zaczynamy nowe życie na tej wyspie. Okej. Od jutra zaczynamy nowe życie na tej wyspie. Słyszeć. Tak, tutaj mamy jedno łóżko i... Nie znam się na otwieraniu zamków. Ja, nie znam się na otwieraniu zamków, więc... Patrzmy, czy gdzieś coś jest, co mogę sobie zabrać za darmo. Nic nie widzę. Bo już ta gra nastawia na bardziej, jakby to powiedzieć, sprawiedliwe i praworządne podejście niż zwykły Gothic, gdzie możemy milion rzeczy z chałup innych jednych mieszkańców sobie pozabierać. Ale tak, po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. Co się dzieje? Wybacz, że budzę cię tak wcześnie, ale do wioski dotarła właśnie reszta waszych towarzyszy. Opowiedzieli wartownikom całą historię. Była trochę naciągana, ale ostatecznie zostali wpuszczeni do środka. Gdzie teraz jest reszta moich towarzyszy? Powinni być w drodze do karczmy. Wygląda na to, że będę musiał przygotować dodatkowe łóżka, a Marta nagotować więcej gulaszu. Okej. Widziałeś może gdzieś Kurta po drodze? Niestety nie. Wygląda na to, że będziesz musiał zajrzeć do niego osobiście. Gdzie dokładnie mieszka? Gdy wyjdziesz z karczmy, powinieneś skręcić w lewo, w stronę dworu Ser Ramseya, a następnie ponownie w lewo, jeszcze zanim dotrzesz do wzniesienia, na którym stoi budynek. Znajdziesz tam kilka ciasno położonych obok siebie chat. Kurt mieszka w największej z nich, tuż nad rzeką. Byłeś może u Jorna? Jak się dzisiaj czuję? Marta podała mu napar ziołowy i regularnie nakłada kompresy na ranę, ale wciąż jest bardzo osłabiony. O nie, to może jednak był trujący krwiopijca. Z pomocy cyrulnika albo alchemika się nie obędzie. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wujem. Z tego co pamiętam, to dobrze dogadywał się z miejscowymi alchemikami. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz mnie tutaj, w karczmie. Okej, dobra, dzięki za informację. Boże, idzie tylko, że tak, o, patrzcie, pokój teraz ten jest otwarty, wcześniej był zamknięty. Dobra, tak czy inaczej, ja żebym mnie to na razie jakoś wielce obchodziło i tak nie mogę nikogo okraść. No cóż, takie... sytuacja. O, nie ma Jorna. Uciekł sobie. Ale tak, tak czy inaczej schodzimy. O, i proszę, jest tutaj jeden z naszych towarzyszy już. A póki co zobaczmy, czy coś dostaniemy za to. Czytanie. Okej. Okay. Możecie sobie poczytać, jeśli chcecie. Ja to teraz odkładam. Witamy naszego Eskela. Nie możemy z nim pogadać nawet. Jaka szkoda. Ale dobra. To może z Martą teraz możemy. Co nowego? Nie denerwuj mnie. Nie dość, że muszę was obsługiwać, to jeszcze zadajesz idiotyczne pytania. O nie. Strasznie podenerwowana. Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Dzięki, ale... Już lepiej idź za nim. Za nim? Zanim się zdenerwuję. Już chyba mówiłam, że nie rozmawiam z takimi jak ty. Tylko zapytałem, nie musisz być niemiła. Okej, nie będę może wszystkie... dialogi przeklikiwał, ale... Muszę przyznać, że Silbach ma swój urok, ale to chyba nie jest miejsce dla mnie. Okej, dobrze. Tutaj mamy jakiegoś nowego. Zanim coś, to muszę pogadać z moimi starymi znajomymi. To jest ważniejsze dla mnie, rzecz jasna. Co słychać? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. Okej. Dobra. Jak się dzisiaj czujesz? Jest mi już zdecydowanie lepiej, ale nie czuję się jeszcze na siłach, by wstawać. Będziesz musiał sam poszukać Kurta. Jego chata była za karczmą. Z pewnością trafisz. Okej. Okay. Nie wstajesz, nie czujesz się na tyle, żeby wstawać, a i tak siedzisz sobie na stoliku. Okej. Okay. Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli tak, to sobie daruj.
próbuję przekonać tych wieśniaków, żeby zaczęli nas lepiej karmić. Paweł jak zwykle poirytowany i zdenerwowany. Imo, ten przez którego musieliśmy taką nieprzyjemną przygodę przeżyć. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Nie wiem tylko jak do cholery mogłem zgubić ten cholerny kompas. Kompas? No ten, którym miałem zapłacić za podróż. Grunt, że żyjemy. To najważniejsze. Zapewne masz rację. Dzięki jeszcze raz za pomoc tam, na statku. Daj spokój. Zrobiłem to, co każdy by zrobił na moim miejscu. Gdyby nie ty, z pewnością dawno już byłbym trupem. Okej, okay, zobaczmy jeszcze, co powie o wiosce i na tym chyba zaraz będziemy kończyć, bo już 35 minuta. Nie będziesz miał przez nas kłopotów? Nawet jeśli, to się tym nie martw. Pręgierz mi raczej nie grozi. Poza tym mam wsparcie Bastiana i Marty. Im to nikt nie podskoczy. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze kogo tu mamy. A, Bastian. Często tu umiewacie gości? Ostatnimi dniami rzadziej niż zwykle. Czasem zajrzą do nas pracownicy winnicy, drwale i kopacze. No a miastowi żłopią w swoich własnych lokalach. Pokaż mi swoje towary. Zobaczmy, co tu sprzedałem. Dużo rzeczy, okej. Okay. Jeszcze wyjada, jabłka, szynka, piwo, galiny, ryby. Dużo. Dużo składników. Chleb na piwie, zupa korzenna z kapustą, fleczki z mięsa kopacza, przepis na marnowaną rzepę, wiejska jecznica, owcze skóry, ciekawe. Mapa Silbach. Są najważniejsze miejsca, bez żadnych oznaczeń. Aha. Ciekawe. Mapa ze znacznikami, bez żadnych oznaczeń. Okej. Okay. Osełka tłuszczu, ocet, torba pieprzu. Dobra, czyli u niego można kupować takie różne rzeczy. Dobra. Jeszcze pozostał tylko tutaj ten cały rig, żeby się z nim zapoznać. Po czym kończymy już, naprawdę. Jak życie? Nie kojarzę cię. Weź mnie zostaw. Okej. Okay. No dobra, no to wezmę cię, zostawię. A nie. Nie wszyscy z naszych dotarli do wioski. Co? Kogo brakuje? Wygląda na to, że Maven i Daryl zostali w jaskini. Powinienem o tym pomyśleć wcześniej, ale dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że ich nie ma. Och, jeśli coś im się stało... Nie wiem jak ty, ale jestem gotów po nich wrócić. Ja też. Poszukajmy ich razem. Podoba mi się twoje nastawienie. Zanim jednak wyruszymy, musimy poszukać czegoś dla Daryla. Co masz na myśli? Jest ciężko ranny. Możemy nie dać rady go przenieść. Gdyby udało nam się załatwić jakąś miksturę leczniczą, mogłoby to bardzo ułatwić sprawę. Ty zajmij się miksturą. Ja postaram się zdobyć coś, czym moglibyśmy się lepiej bronić. Jasne. W takim wypadku zapis numer 13 i na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Czemu w sumie dzisiejsze... Zależy jak to publikował. Czy na tym kończymy dzisiejsze spotkania? Możliwe, że będzie tego więcej. Może nie. Naprawdę nie wiem. Ale tak czy inaczej kończymy ten odcinek. Kronik Myrtany. Tak. Następnym prawdopodobnie powrócimy po Daryla. Może odwiedzimy naszego wuja. Może zdobędziemy jakąś inną broń. Jeszcze się zobaczę. A na razie, jak mówię, to wszystko, więc trzymajcie się i hej, hej.